Ej, gleba, gleba, gleba. Zawracamy. Więcej was, więcej was matka nie miała? Siemaneczko widzowie, jedziemy ze Stefanem do punktu spotkania z innymi kolegami. Także dzisiaj na tym vlogu zobaczycie przejażdżkę taką szybką do Pszczyny i chyba Bielsko zahaczymy, ewentualnie jakąś Wisełkę. To się jeszcze tak naprawdę okaże. To let's go. Ja mam Janosika. Dobra. Tak? No to słuchaj Kondra, no to ja mogę prowadzić, ale ty... No. Cały czas nawija ten Janosik, nie? Tak, spoko, ja będę tutaj miał pod kontrolą wszystko. No, ja ogólnie wolę jak coś to jechać wolniej niż szybciej, nie? Także... Dobra, no to zabudowanym spokojnie, a tak to będziemy patrzeć. No. To jest te powoli. A to za szybko jest, to spokojnie, dobra? Nie, dla mnie spoko. Nie, Dawid tam jedzie powolutku. No nie, Dawid jedzie tam powolutku. Ja tam się... Ja spoko, ja się, wiesz, dopasowuję. Panowie, mogę się przeciskać, czy czekamy gdzieś? To znaczy ja ci pozwalam. Gorzej tam ci panowie policjanci. Po prawej zaraz będzie śmigalny. Oddziałem na choroby płuc. A ja sobie tutaj kiedyś zawsze robiłem przerwę na pańki i taki... Bo po lewej jest taki parking w cieniu. I tak zawsze jarałem, tak mówię, kurde, a może jarać. A ci ludzie z okien tam ślina, nie? Do pasa. No. Ogólnie ta trasa cały czas tak będzie wyglądała, w sensie, że takimi drogami będziemy jechali, czy będzie jakaś ekspresówka, czy coś w tym stylu? Nie, to nie jest tak, że cały czas jedziemy przez takie ciągi, nie? Dobra. Konrad, no wiem, że brakuje, nie? Nie! Na tym stopie ty przestrzeliłeś, nie? Na stopie. Kurde, no. Szczególnie na początku często się boisz złożyć bardziej, nie? Tak. Na dodać gazu na przykład albo coś. Strach cię sparaliżuje po prostu i popełniasz błędy, nie? Dobra, ja stanę tutaj. Kurde, dobra. Nie będę stał na pasach. Więcej was matka nie miała? Dobra, jedziemy. Thank you.
zjadę na dół, to żeby wam nie przeszkadzać. A ja was podziwiam, żeby na tych kabulach byłem, jedziecie tak jak ja. Ale... Ja normalnie tu skrótem jadę. No też tak chciałem, ale musiałem plac zrobić. Nie, no lajcie, serio. Naprawdę. Tak, możesz jechać. Ja preferuję wjechać bokiem normalnie. No, czekajcie, bo ja już nie właśnie panie. Ja bokiem jeździłem kiedyś i tam leżało właśnie takie ślama stary. No spokojnie przejedziecie. Tylko uważajcie, bo to jest taka. No przejedziecie spokojnie, bo wiem, no. No dobra. To ja mam jechać pierwszy. No i fajnie. Fajnie się jedzie. Ale ręce marzną trochę, nie? No. No. No, jak będziemy wracać, patrzyłem tak z ciekawości pogoda, nie? To 12 stopni gdzieś będzie. No to fajnie. No to będzie piszczeć. Aż mi się uszy zatkały, kurde. No dobra, wracamy już gęba jak coś. We'll be right back.
gleba. Zawracamy. Ała. Powoli. Oj. Nic ci nie jest? Nie, noga. Usiądź sobie. Teraz ma. Ja chyba sobie nogę złamałem. Weź. Usiądź sobie. Chodźcie, podniesiemy ten motor. Podniesiecie mi motor? Tak, jasne. Czekaj, tyłem. Czekaj. Hamulec przed. O. Właśnie, że ty żyjesz. Co ja się czuję? No, trudno. Nie bałem się. A co, gdzie cię boli noga? Kostka. Kostka? No. Mówię ci, usiądź sobie. Kurwa, macie, moja mnie zajebie. A nie przejmuj się, to tylko rzecz. No, jest tutaj. Proszę? Ja mam apteczkę w razie czego. Tak. No, dziękuję bardzo. No, jasne. Kurde, mol. Przepraszam, chłopaki. A przestań. Słuchaj, usiądź sobie na spokojnie, bo teraz nie czuję, bo mam adrenalinę. Masza, murę, nie usiądź do nóg. Wydaje mi się, że złamałem kostkę. Aha. No, chodź. Pomóc ci tam dojść? Chodź, czekaj. Daj ten kask. Bo ty teraz nie czujesz. Ej, gęba, jesteś? Gęba. Dobra, ten. Słuchajcie, kończę tego vloga bardzo smutną informacją. Jadę teraz z Stefana motocyklem. Jak widać, ma cały lewy bok zharatany, miał wypadek. Po prostu nie wyrobił się na winklu, zahamował przednim hamulcem. No i zaliczył szlifa na lewej stronie. Niestety ma coś z kostką, czekamy teraz na przyjazd karetki. A ja aktualnie odstawiam ten motocykl na parking, żeby go później scholować do nas, do Zabrza. No nie wiem co powiedzieć, no masakra ogólnie, bardzo mu współczuję, że zrobił sobie taką krzywdę. Ale dobrze, że nic więcej się nie stało. Zresztą pewnie widzieliście teraz, no, widzieliście ten wypadek, jak to tam wyglądało. Jak wygląda motocykl, to kleję wam teraz zdjęcie, jak to wygląda po szlifie. Nie ma też jakiejś tragedii, no. Gorzej ze Stefanem, no bo jednak, no, posiedzi sobie trochę na L4, no myślę, że z miesiąc na pewno. Nie wiadomo, co tam się dokładnie z tą kostką stało, ale nie potrafił w ogóle ustać na nodze. No i kostka od razu spuchła, tak dobrze, że ściągnęliśmy mu buta. Bo raczej ciężko byłoby go ściągnąć. Nic, widzowie, zeciarze, kończymy tego vloga. Trzymajcie się i uważajcie na siebie, bo to najważniejsze. Pozdro.